Cześć, z tej strony Admiros. Witam Was w pierwszym odcinku Gadżetów dla Gracza na kanale GameToon, gdzie pod lupę bierzemy tanie ciekawostki ze świata gier i technologii. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was 5 propozycji przedmiotów, które sami możecie zamówić, a cena najdroższej z propozycji nie powinna przekraczać 80 zł z przesyłką. Dziś pokażę Wam kilka sposobów na wykorzystanie smartfona, o których mogliście nie wiedzieć. Do tego użyjemy dużej ilości plastiku. Taniego, dobrego plastiku, który ulepszy naszego smartfona. A więc zaczynajmy! Pierwszym gadżetem, który sobie przetestujemy, jest to dosłownie kawałek plastiku. I tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku będzie dużo plastikowych rzeczy, które w gruncie rzeczy są tanie, nie ma co ukrywać, ale bardzo przydatne do naszego telefonu. Bo wyobraźcie sobie sytuację, gdy gracie sobie w jakąś strzelankę, na przykład w PUBG, i wasz telefon po jakimś czasie staje się mokry, śliski i co chwilę wam wypada z rąk. I tutaj mamy rozwiązanie, jest to taki prosty, bardzo fajny uchwyt, w który możemy włożyć nasz telefon i dzięki temu wygodniej nam się go trzyma. Dodatkowo dostałem jeszcze tutaj 2 spusty, które pomagają nam strzelać, więc sobie zaraz to wszystko rozpakujemy i przetestujemy. Zobaczymy, czy tutaj się to sprawdzi w praktyce. A teraz przejdźmy do unboxingu. Otwieramy opakowanie i wyjmujemy gadżet, który na pierwszy rzut oka wygląda dość nietypowo. Na opakowaniu była krótka instrukcja obsługi, ale stwierdziłem, że jej nie potrzebuję i nie myliłem się, dałem sobie radę. Po chwili bez problemu byłem w stanie połączyć elementy, dopasować 2 końce i voilà, mamy przed sobą uchwyt do naszego telefonu, który ułatwi nam granie w gierki mobilne. Bez większego problemu wkładamy nasz telefon, który bardzo dobrze się wpasował i myślę, że większość smartfonów dostępnych aktualnie na rynku wpasuje się w ramki tego uchwytu. Pierwsze wrażenia z grania są bardzo pozytywne. Mimo iż jakość materiału, z którego został wykonany, jest na dość niskim poziomie, to bardzo wygodnie się go trzyma. Zagrałem w pierwszą lepszą grę wyścigową pobraną ze sklepu Play i muszę przyznać, że grało się bardzo przyjemnie. Jak na cenę 15 zł jest naprawdę spoko. Jestem tylko ciekaw, jak ten uchwyt będzie się zachowywał po na przykład 2-godzinnej sesji grania. Z tyłu znajdują się 2 stópki, które służą nam jako stojak do oglądania serialu. Do uchwytu otrzymałem 2 spusty ułatwiające strzelanie w grach mobilnych. Winner, winner, chicken dinner. Takie hasło towarzyszy zwycięzcy rozgrywki PUBG i dzięki tym małym zawiasom zwiększacie waszą szansę na zwycięstwo. Zakładamy z lewej strony, zakładamy z prawej strony i o ile gra nam na to pozwala, przesuwamy nasze umiejętności w odpowiednie miejsca i możemy cieszyć się przewagą nad przeciwnikami. Ale chwila, czyżbym o czymś zapomniał? Tak, tak, zapomniałem o pstryczkach, dzięki którym nasze spusty nie odpadną przy pierwszej, lepszej próbie ich użycia. Trzeba się zabezpieczyć w razie jakiejś bardziej intensywnej strzelaniny. Przełączamy. Pstryk, pstryk i gotowe. Możemy w końcu lądować na wyspie. Teraz, kiedy jesteśmy uzbrojeni, nic nas nie powstrzyma przed poskromieniem naszych przeciwników. W końcu oni nie wiedzą, że mamy świetny gadżet, który ułatwia nam rozgrywkę. Podbiegamy, oddajemy kilka strzałów i nasz przeciwnik nie wie, co się dzieje. Bum! Mamy killa! A teraz salwa pocisków z full auto, aby uczcić nasze pierwsze małe zwycięstwo. Jak sami widzieliście, było naprawdę łatwo, lecz niestety taki zestaw zastawia sporą część wyświetlacza, przez co nasza widoczność się ogranicza, co jest małą wadą, no ale coś za coś. Jak sami dobrze wiecie, jestem fanem wirtualnej rzeczywistości i spędzam mnóstwo godzin w Oculus Rifcie, bawiąc się i grając, ale nigdy nie testowałem tego innego świata, tego wirtualnego świata na telefonie i tutaj mamy właśnie takie urządzenie, które nazywa się 3D Box. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało na telefonie. No w końcu używamy tutaj znów kolejnego kawałka plastiku, żeby troszeczkę zaimprowizować tą prawdziwą wirtualną rzeczywistość. Jestem ciekaw, jak to będzie działało. Tak więc przejdźmy do unboxingu tego urządzenia. Otwieramy pudełko z okularami, które wygląda bardzo schludnie. W białym kartonie znajduje się sprzęt zapakowany w folię. Pierwsze co widzimy to ściereczki do wycierania. Jedną mokrą, a drugą suchą. Raczej nie będę ich używał. Zanim przejdziemy do konkretu, szybkie spojrzenie na instrukcję, w której mamy pokazane, jak umieścić telefon. Dodatkowo dostaliśmy jakieś gąbeczki, które nie mam pojęcia, do czego służą. A teraz najprzyjemniejsza rzecz, czyli zrywanie folii ochronnych. Serio, lubię to robić. Wysuwamy szufladkę na telefon i sprawdzamy, czy uchwyt dobrze będzie trzymał nasz telefon. Na górze urządzenia możemy dowolnie dostosować rozstawienie soczewek.
umieszczamy nasz telefon i niestety pojawiają się pierwsze problemy. Szufladka nie jest przystosowana do mojego telefonu, przez co cały czas jest wciśnięty przycisk podgłaszania i mimo iż urządzenie wygląda naprawdę fajnie, to niestety w przypadku mojego telefonu miałem wiele problemów, żeby dobrze ustawić go w szufladce. Co do gąbek, to nie odczułem jakiegoś większego dyskomfortu, całkiem dobrze trzymały się na mojej twarzy. No i nadszedł ten moment. Gierka pobrana i załadowana. Zdejmujemy okulary i zanurzamy się w wirtualnej telefonowej rzeczywistości. Pierwsze wrażenia z użycia są całkiem dobre. Nie musiałem zakładać soczewek kontaktowych. W przypadku Oculus Rifta niestety trzeba mieć soczewki, inaczej nic nie zobaczymy, a tutaj nie są one potrzebne. A skoro już jesteśmy w tematyce wirtualnej rzeczywistości, mam dla Was kolejny gadżet. Jest to 3D Lens, czyli soczewka, dzięki której możemy nagrać film, bądź też zrobić zdjęcie i później obejrzeć to w wirtualnej rzeczywistości, chociażby na takich okularkach, które przed chwilą testowaliśmy. A więc rozpakujmy nasze urządzenie i przekonajmy się, czy faktycznie damy radę zrobić zdjęcie, które będzie dało się obejrzeć na okularkach z wirtualnej rzeczywistości. Rozpakowanie i montaż urządzenia przebiegły bez większych problemów. W pudełku znajdziemy dwie części, które trzeba ze sobą skręcić i myślę, że każdy sobie z tym poradzi bez większych problemów. Następnie podpinamy nasz mały gadżet za pomocą klipsa do telefonu. I w ten oto sposób jesteśmy gotowi do działania. Możemy robić zdjęcia i filmy, które niestety pozostawiają wiele do życzenia. Koszt takiego gadżetu to około 15 do 20 zł, więc nie możemy spodziewać się cudów. Jak sami widzicie, zdjęcia są rozmazane, a aparat telefonu wariował z fokusem i nawet próba idealnego dopasowania soczewki do aparatu nie pomogła. Mimo moich starań, zdjęcia dalej były rozmazane i tylko w niewielkim stopniu przypominały to, co było pokazane na opakowaniu. Wirtualne rzeczywistości mamy już za sobą i przyszedł czas na coś dość ciekawego, ponieważ osobiście nie mam pojęcia, jak to będzie działało, dlatego jeszcze bardziej mnie to ciekawi i Was pewnie też, tak więc przetestujmy smartfon projektor. Jest to dosłownie miniaturowe kino, dzięki któremu możemy umieścić w środku tego projektora nasz smartfon i wyświetlić na jakimś ekranie, bądź też na ścianie, bądź też na kawałku tektury obraz z naszego telefonu. I bardzo mnie to ciekawi, ponieważ wystarczy, że weźmiemy nasz telefon, umieścimy go w takim rzutniku i obraz z tego telefonu, w zasadzie światło, nie używając żadnych kabli, będzie przechodziło przez soczewkę i wyświetlało to na przykładowo na ścianie. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działało, bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest jakaś ściema, ale zaraz zrobimy sobie unboxing i przetestujemy, czy to faktycznie tak działa. Pudełko wygląda mega solidnie, z bardzo fajnym designem w stylu kina retro. Z lewej strony mamy szereg informacji, jak używać urządzenia. Instrukcje takie jak odpowiednie ustawienie telefonu i podkręcenie jasności ekranu do maksimum. Z tyłu możemy zobaczyć, jak powinno wyglądać urządzenie po złożeniu oraz jaki jest maksymalny rozmiar telefonu, który możemy włożyć do naszego mini kina. Otwieramy i wyjmujemy całą masę elementów, które potem będziemy musieli złożyć. Czytając instrukcję, dowiedziałem się, że do złożenia będzie potrzebny klej, najlepiej kropelka. No niestety nie miałem takiego pod ręką i całą sytuację uratowała dobra i mocna dwustronna taśma klejąca. Instrukcja była dla mnie mało zrozumiała. Musiałem skorzystać z poradnika znalezionego na YouTube i dopiero wtedy udało mi się połączyć pierwsze elementy. Potem już było z górki. No i ostatnie szlify, wszystko prawie gotowe, wystarczy tylko użyć więcej taśmy dwustronnej i nasze mini kino stanie na nogi. Tak to wygląda. Rozstawiamy naszą mini ściankę, na której wyświetlimy nasz pierwszy film. Jeszcze tylko muszę otworzyć boczną kieszonkę, włożyć tam telefon z jakimś filmikiem, zamknąć i możemy zaczynać nasz seans. A, no i byłbym zapomniał, trzeba przecież zgasić światła, zrobić klimat jak w kinie. No i niestety porażka. Nasze mini kino nie było w stanie nic wyświetlić poza jakimś rozmazanym kształtem. No cóż, pomimo fajnego wyglądu i wielkich nadziei oceniam ten gadżet 1 na 10. Podczas grania w gry często chce się nam pić, ale no cóż, no potrzebujemy czegoś gamingowego, czegoś dla graczy. Nie możemy się przecież napić ze zwykłego kubka, no bo jak to, gracz pijący ze zwykłego kubka, ze zwykłej szklanki? Nie może tak być. I tutaj kolejny gadżet dla Was. Jest to niestety ostatni gadżet w dzisiejszym odcinku. Jest to
kubek Lego. Koszt takiego kubeczka to około 50-60 zł. Zaraz sobie go rozpakujemy i przekonamy się, czy faktycznie jest fajny, czy dobrze będzie się z niego piło i czy dobrze się go trzyma. A więc otwórzmy tą paczkę i zobaczmy, czy ten kubek jest wygodny i tak dalej. Zaczynamy, pyk. Myślę, że z openingiem tutaj sobie bez problemu poradzę. Jest jeszcze napisane, że building bricks not included, ale ja tutaj już widzę jakieś klocuszki, więc myślę, że tutaj bez większych problemów możemy go sobie już wyjąć. No, w opakowaniu nic więcej nie mamy, nawet żadnej instrukcji, no bo w sumie po co instrukcja do jakiegoś kubka? No i szczerze Wam powiem, no nie ma co ukrywać, jest to dość porządny, gruby, duży kubek. Myślę, że około 300-400 ml maksymalnie jest w stanie pomieścić. Dość ciekawie wygląda, jestem ciekaw właśnie, to najważniejsze, czyli klocki. Mamy nawet instrukcję jak robić, a niestety do zestawu nie dostaliśmy zbyt dużej ilości klocuszków, więc nie będziemy mogli zbyt dużo zbudować. Co my tu mamy? Jakaś mini instrukcja tutaj w środku. Okej, aha, dostajemy jedną rzecz i jest to taki, powiedzmy, malutki samolocik. Mamy instrukcję, jak go złożyć, tak? Więc no cóż, złóżmy ten samolot, no i przyczepmy go gdzieś do tego kubka, bo w końcu na tym to polega. A jestem ciekaw, czy... Nie, dobra, rączki nie możemy urwać, to jestem już pewien, ale tak to mniej więcej tu wygląda, jakby miała być, jakby się dało ją odczepić. Ale okej, nie ruszajmy tego, nie chcę tutaj nic zepsuć. No niestety troszeczkę się zawiodłem, ponieważ z części, które dostaliśmy, czyli z tych klocków, nie da się złożyć samolotu. Jedyne, co dałem radę złożyć, to ciężarówkę na dwóch kółkach, ponieważ do samolotu troszeczkę części nam brakło. No cóż, tak więc przyczepmy tą ciężaróweczkę mniej więcej w tym miejscu, o... Chociaż bardziej może na środku, żeby ona tutaj równiutko sobie była. Tak to wygląda i mamy teraz przyczepioną do naszego kubka ciężarówkę. Oczywiście, jeżeli macie więcej klocków Lego, to możecie bez problemu sobie różne tutaj budowle robić. Możecie zrobić ten kubek nawet na kółkach. To już zależy wszystko od Waszej wyobraźni, co sobie wymyślicie. Jeszcze tak na koniec, co do samego wykonania, jest to oczywiście, no... Nie ma co ukrywać, jakiś rodzaj plastiku, nic specjalnego, no ale cóż, jeżeli chcemy przyczepiać do tego klocki Lego, no to nie ma co ukrywać. Jeżeli byłby zrobiony na przykład, nie wiem, z jakiejś porcelany czy czegoś, no to już byłoby ciężko tutaj te klocki przyczepić. A tak to mamy bardzo fajny kubeczek, z którego możemy się napić naszego ulubionego napoju, grając w naszą ulubioną grę. I to był ostatni gadżet w dzisiejszym odcinku. No i to tyle. Mam nadzieję, że gadżety, które przedstawiłem, w jakiś sposób Was zaciekawiły. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka na kanale GameToon. Widzimy się już wkrótce. Cześć!